Moim i Państwa porannym gościem jest dzisiaj Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Kobiet w Opolu łączy siły z opolskimi Amazonkami i zaprasza na warsztaty samobadania piersi. Kiedy i dla kogo są one skierowane? To wydarzenie odbywa się w ramach Obywatelskich Czwartków, czyli inicjatywy naczelniczki CDO. Spotykamy się 29 czerwca, czyli za moment, praktycznie o godzinie 16. Ja wiem, godziny takie mało może dostępne dla niektórych, którzy jeszcze być może są wtedy w biurze, w pracy, ale naprawdę gorąco zachęcam, żeby się wtedy pojawić w CDO. Dlaczego? Dlatego, że codziennie 50 kobiet słyszy diagnozę rak piersi i codziennie 15 kobiet umiera na raka piersi. To jest, no gdyby sobie przyłożyć mniej więcej, to jest jedna na przykład średnia mała firma, albo dwie na przykład grupy studentek, albo na przykład cały kierunek filologii polskiej. To codziennie znika. Albo słyszy diagnozę rak piersi. No właśnie, na fanpage'u Rady Kobiet pojawiła się historia, historia z życia dotycząca właśnie profilaktyki, wagi profilaktyki raka piersi. Czy to jest Twoja historia? Tak, na świeżo. Odebrałam właśnie wyniki z biopsji. Na szczęście okazało się, że to jest gruczołakowłókniak, więc nic strasznego. Ale jednak, to moja historia to jest właśnie jeden z tych, próba obalenia tych jednego z mitów, że rak dotyczy dojrzałych kobiet, tylko takich, które są obciążone gdzieś tam genetycznie w rodzinie, takich, które prowadzą niezdrowy styl życia. Jak się okazuje, po mojej historii, jest nas więcej, czyli młodych kobiet, które muszą faktycznie przyłożyć się do tej profilaktyki. Nawet jeśli ktoś mówi, że są i takie wytyczne i dopiero po jakimś roku życia dopiero warto zająć się USG, mamografią i tak dalej, to nie. To jednak trzeba sprawy wziąć w swoje ręce i badać się. No u mnie akurat to wyszło tak bardzo w kobiecym towarzystwie, przy winku, gdzie jest relaks i spokój, a później nagle okazuje się w ramach rozmów kobiecych, że ta już właśnie jest po badaniach, tutaj coś znaleziono, ta jest pod stałą opieką ginekologa, onkologa, więc to jest znak dla wszystkich młodych kobiet, żeby na takie warsztaty, jak organizujemy właśnie z opolskimi Amazonkami, przychodzić, badać się, uczyć jak się badać, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. No właśnie, ale wspomniałaś o tym, że w swoim takim gronie, w swoim towarzystwie akurat wypłynął ten temat, rozmawiałyście i okazało się, że kobiety chodzą. Ale rzeczywiście, czy na co dzień, czy poruszany jest ten temat? Generalnie mówi się o nowotworach, mówi się o jakichś przeziębieniach, natomiast chyba rzadko rozmawiamy o tym, a kiedy ty się ostatnio badałaś? Mam wrażenie, że tak właśnie jest, że i to zresztą też pokazują statystyki, że niestety o ile wykrywanie raka piersi wzrasta, to też wzrasta śmiertelność, jeśli chodzi o raka piersi u kobiet, w Polsce zwłaszcza, bo właśnie za późno się decydujemy na profilaktykę i chodzimy na przykład w ramach Dnia Kobiet czy swoich urodzin na regularne badania, że mamy kiepski dostęp do takiej opieki onkologicznej, w sensie no, niewystarczający w wielu przypadkach. No i na koniec jest tutaj ograniczony dostęp do takich nowoczesnych terapii, jeśli chodzi o leczenie raka piersi, więc to wszystko wpływa na to, że ta śmiertelność u Polek się zwiększa, jeśli chodzi o raka piersi, ale to nie oznacza od razu, że rak to wyrok, bo mamy w swoim gronie Rady Kobiet bardzo dzielne kobiety, które zmagają się z rakiem piersi, nie dość, że same walczą o swoje zdrowie i życie bardzo dzielnie, z dumą i z taką radością życia, ale też rozmawiałam z innymi kobietami. Właśnie Basia Wysocka, która poprowadzi te warsztaty samobadania, jest jedną z tych osób, która walczy o swoje życie, walczy o swoje zdrowie, o jakość swojego życia i zdrowia, ale też wspiera inne kobiety, rozmawia z nimi, edukuje, pokazuje, co trzeba zrobić, gdy już na przykład usłyszy się taką diagnozę. I takie też właśnie są chociażby nasze opolskie Amazonki. Bez nich tych rozmów by nie było tak często, ale wciąż jednak za mało. Myślę, że ważne jest właśnie to, żeby kobiety, które znajdują się w takiej sytuacji, czuły, że nie są z tym pozostawione same sobie. A jeżeli chodzi o to czwartkowe spotkanie, rozpoczyna się o godzinie 16, ale czy są jakieś zapisy, czy każdy w dowolnym momencie, kiedy na przykład skończy pracę, to może udać się do CDO i dołączyć do warsztatów? Zapraszamy wszystkich, nie ma żadnych zapisów. Wydarzenie też będzie dostępne dla osób, które potrzebują na przykład tłumacza w języku migowym. Będzie taka osoba zabezpieczona na miejscu. Też zachęcamy, żeby przyjść ze swoim partnerem lub mężem, bo jak statystyki pokazują, to panowie często
często wynajdują różne nieprawidłowości w tkance piersi, więc warto jest, żeby też w parze nauczyć się, jak się badać, jak sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Więc zarówno same panie w każdym wieku, tak i też panów zapraszamy, żeby się nauczyli wyszukiwać różnych trudnych tkanek w piersiach partnerek i żon. To już najbliższy czwartek, tak. Zatem zapisujemy sobie, drogie panie, i przechodzimy w czwartek do Centrum Dialogu Obywatelskiego. A teraz chciałabym jeszcze porozmawiać o samej Radzie Kobiet, która działa od kilku miesięcy i jest widoczna w przestrzeni miasta. Czy to bezpłatne porady prawne, o których kiedyś też rozmawiałyśmy, czy Tydzień Kobiet, który miał miejsce nie tak dawno przecież. Ale pamiętam, że pojawiło się także z waszej inicjatywy koncepcja, aby więcej nazw ulic czy też placów nosiło imię patronek, opolanek albo w ogóle polek czy kobiet. Na jakim etapie właśnie jest realizacja tej koncepcji? Jesteśmy po konsultacjach z Wydziałem Geodezji, za co bardzo dziękuję, bo też pokazało nam to, jak długoterminowe są i długofalowe są to działania. Dzięki temu rozumiemy, jak mogłaby powstać dzielnica właśnie Opolanek. Pokazano nam też dwie możliwe lokalizacje. Oczywiście to wszystko wymaga czasu, ale tutaj już ta część, jeśli chodzi o dzielnicę Opolanek, jest zabezpieczona. Wszyscy wiemy, na czym stoimy. Natomiast w najbliższym czasie będzie się decydował los ulicy, której patronką miałaby zostać dr Danuta Berlińska, bardzo dobrze znana w Opolu postać. Wspaniała naukowczyni, socjolożka, wykładowczyni, no ale też inicjatorka niesamowitej inicjatywy, która sprawiła, że dalej dziś Opole jest stolicą regionu samodzielnego, czyli Opolszczyzny, więc tutaj w kolejnych krokach, mam nadzieję, niebawem dr Berlińska uzyska swoją ulicę, a za nią będą kolejne. Rada Kobiet włącza się także w ogólnopolską kampanię. Wiemy, że w Polsce funkcjonuje 35 Rad Kobiet. Na czym polega ta kampania? Jako rady na różnych szczeblach, zarówno takie właśnie przy prezydencie, przy burmistrzu, powiatowe, wojewódzkie, chcemy pokazać, jak dużo pracy jest przed radami, z jaką ilością pracy się mierzą. Pracą społeczną, ponieważ to, co wykonujemy na co dzień właśnie w różnych miejscowościach w Polsce, jest pracą społeczną, oddolną. Chcemy pokazać też wartości, jakie nam przyświecają w pracy na rzecz równości, na rzecz kobiet, na rzecz inicjatyw prokobiecych. Między innymi jest to właśnie siostrzeństwo, takie, kiedy my jako kobiety podajemy rękę drugiej kobiecie, nawet już przysłowiowo poprawiamy tę koronę. No ale to nie tylko i wyłącznie usłanie różami dróg, ale także po prostu prostowanie różnych krętych ścieżek. Przygotowujemy się do różnych analiz, badań, jak na przykład różne procesy miejskie albo na przykład wojewódzkie wpływają na równość. Więc przed nami badania, analizy, ale zanim jednak to trzeba uświadomić, czym są i po co są Rady Kobiet w Polsce. A jak wygląda to w Opolu? Czy Opolanki mają świadomość, że jesteście, że działacie, zgłaszają się do Was z jakimiś pytaniami, problemami i pomysłami swoimi? Tak, muszę przyznać, że faktycznie po tych paru miesiącach, jeśli się nie mylę, 9, już część osób o nas wie, część osób też sięga po naszą pomoc, co mnie bardzo cieszy. Pojawiam się nie tylko jako grupa, która rekomenduje, doradza, ale też jako ktoś, kto pomaga, ktoś, kto organizuje, ktoś, kto łączy różne osoby z różnymi potrzebami. I do nas napływają wiadomości różnymi kanałami właśnie, czy wzięłybyśmy udział w takiej inicjatywie, czy możemy wesprzeć taką inicjatywę, gdzie możemy pokierować, pomóc itd., itd. Więc widzę, że ta świadomość powoli rośnie. Wciąż jednak myślę, że za mało osób wie o tym, co robimy, że możemy pomagać, że możemy wspólnie łączyć siły w sprawie prokobiecych inicjatyw i takich inicjatyw, które promują równość. Zachęcamy w takim razie, żeby odwiedzać Wasz fanpage na Facebooku Rada Kobiet w Opolu. No i przypominamy raz jeszcze, w najbliższy czwartek o godzinie 16 warsztaty samobadania dla kobiet, ale oczywiście można przyjść także w towarzystwie. Początek o godzinie 16. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim Państwa gościem była Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dziękuję.